Witam ponownie Ludziska, znowu gramy w Opposing Force i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Po długiej przerwie wracamy do tej gry i mam nadzieję, że uda mi się nie spieprzyć niczego dzisiaj. Miałem długą przerwę w nagrywaniu, więc może być trochę gorzej niż zwykle, ale mam nadzieję, że szybko wrócę do dawnego rytmu. Co to kuźwa jest? Dlaczego to się świeci, lata w powietrzu przede mną? A to, Matko Boska, jakiś wielki robal. Aha, pamiętam was. Dobra, porzucamy do ciebie granatami, co? Żeby odwrócić uwagę. O, to nie wyszło tak, jak miało wyjść. Kompletnie. Masz tam granacik. Możesz się odczepić ode mnie na chwilę. Świetnie. Mogę przejść na drugą stronę teraz bezpiecznie, czy nie? Chyba mogę, okej. Muszę sobie przypomnieć, jakie broni mam. O kurde, niezły sprzęcior. Dobra. Zobaczymy. Gdzie jest mój kochany shotgun i to. A, czyli tędy nie mogę wejść. Już liczyłem na to, że będzie tak prosto. Oczywiście tak nie będzie, więc musimy się chyba wrócić na dół i spróbować znaleźć inną drogę. Tam jest pancerz. Czy warto go podnosić? To jest pytanie dobre. Ups, narobiłem trochę łomotu chyba. Albo i nie. Dobra. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Stworzono kamień ludzkie. Ciekawe, czy jak to podniosę, to zrobię łomot. O, chyba tak. Okej. Okay. Do tych drzwi mogę wejść? Najwyraźniej nie. Tego nie mogę naprawić w żaden sposób. Tu jest trochę amunicji. Miam, miam, miam. Co ja mam zrobić? Aha. Zaraz, zaraz. Które to było? Bajerstwo, nie to? Chyba to. O. Nope. Nie to. Fail. Am. Pod jedynką to było. Właśnie. Dobra. Przeciągnijmy się w takim razie tam. I tada. Tutaj mamy jakąś drogę. Do szybów wentylacyjnych. To nowość. Matko Boska. Gdzie jest mój shotgun ukochany? Tu jest. Dobra. Więcej trupów, radyjko. Cudownie się zapowiada. Na pewno nam nic tutaj nie grozi. Zobaczmy, co w radiu nadają. Świetnie, jakiś potwór wielki. Coś otworzyłem. Pytanie jest co? Pewnie coś tutaj. Nope. Dobrze, mam to rozwalić? Okej. Okay. Wyłączyłem wentylator najwyraźniej. Dobrze wiedzieć. Człowiek się uczy przez całe życie, że należy naciskać przyciski i przekręcać różnego rodzaju dźwignie, mimo że się nie wie, co one robią. A tutaj mamy scenę jak z Gwiezdnych Wojen, dosłownie. Chyba musimy się stąd szybko wydostać, tylko pytanie jest jak. O-o. To się chyba źle skończy. O. Nie tak źle, jak myślałem. Ups, chyba zrobiłem krzywdę. Bardzo niepokojący dźwięk dochodzi do moich uszu. Nie wiem, co to jest, ale na pewno nic sympatycznego. Hallo? Coś tutaj lata? Nie wiem, coś chce mnie zjeść? Chyba nie. Może mamy szczęście. Wejdźmy po tej drabinie na górę. I zobaczmy, co się kryje na tej platformie całej. Jeju, jak ja dawno nie nagrywałem. Będę narzekał pewnie na to przez jakiś czas. Wow, ale masz spojrzenie mroczne, człowieku. Nie patrz mi się w oczy. Wow, coś śmiesznego się stało. Z ekranem. Chciałem zapisać grę. Ups, a teraz wczytuję. Fail, bungo. Okej. Okay. Udało mi się na szczęście wrócić do tego miejsca. Gra się zapisała niedaleko. Wow, 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 stary, nie. Nie, nie. Nie grzyż na mnie. Słuchaj, nic nie zrobiłem jeszcze. Mam cię strzelać, czy co? Nie wyglądasz na takiego, co... Co można krzywdę zrobić strzelając do niego. Ale ewidentnie nie chcesz... Ała, ała. Fuck. Wyjdź stąd. Shepard. Dobra, co my mamy zrobić? Musimy ewidentnie... jakąś sztuczkę na nim... jakąś... niecny plan jakiś na nim przeprowadzić. Ała, ała.
Tylko jak to zrobić? Okej, już widzę. Szybciej. Chryste, panie, to nie pójdzie dobrze. Szybciej, idź tam, idź tam. O nie, spadłem na dół. Fail. Ale zobaczmy, co jest tutaj w takim razie. Jeszcze się nic... O Boże. Naprawdę, gro. Tyle przeciwności na raz. Chodź tu już maciarze mały. Strzelający. Nie wiadomo czym do mnie. O, martwy Barney. O, o, jeszcze jeden. Och, kurde, zdążył mi przywalić skubaniec. Rozwalmy tą skrzynię. Podnieśmy to. Tego nie mogę rozwalić. To mogę rozwalić? Mogę, czyli mogę tam wejść, zapamiętam. A co my tutaj mamy? Tego nie będę mógł otworzyć. Tak, tak, świetnie. Chyba, że jednak mogę. Wow, to jest nowość. To też nie działa. Ała, to co, może strzelać przez szybę? To dobrze wiedzieć. O cholera, teraz mi tutaj zapisało. Nie, tylko nie to. No cudownie, cudownie. O Boże, jeszcze więcej? Chodźcie tutaj. O, amunicji nie mam. Dobra, noc panu. Wreszcie apteczka, świetnie. Pomyśleć, że miałem jeszcze niedawno prawie pełną ilość życia. Jezus Maria, odwal się ode mnie. Dlaczego cały czas muszę przeodrywać ten shotgun? Chryste panie. Wszyscy są agresywni w tej grze. Już zwłaszcza ten gość. Dobra, zaraz wracam do diska. Muszę coś sprawdzić w opcjach. Okej, zagadka się rozwiązała. Miałem program do robienia screenshotów w tle włączony, dlatego nie mogłem zapisać gry. Dobra, musimy sobie poradzić z tym cyklopem śmiesznym. To jest jakiś zabór. O, nie bij mnie. Dziękuję. Idziemy stąd. Chyba miałem go po prostu nacisnąć, mam nadzieję. Teraz gdzie mamy iść? To jest pytanie. Zaraz to. Niegłupim pomysłem byłoby przeskoczenie znowu tam. Tylko jest pytanie, czy będę mógł później wrócić jakoś. Zakładamy wersję optymistyczną, że tak, więc... O cholera, to nie zadziała. Ała, wiedziałem. Dziękuję ci bardzo, że mnie zabiłeś. Doceniam to ja, jak i widzowie, na pewno. Weź ty z tym laserem. Szybciej! Chryste. Dobra. Och, nie uciekłem mu. W czas, niestety. To nie jest takie łatwe blisko, jakby to mogło się wydawać. Może użyję trochę umysłu swojego bardziej... lepszy sposób i spróbuję tędy? Ała? Nie, to też nic nie dało. Dobra, w nogi, w nogi, w nogi! Kurde, Shepard, Jezu! My już tu byliśmy, co? Teraz będziesz bił mnie? Dobra, tutaj już byliśmy. W takim razie... gdzie następna wycieczka powinna się... Ała, to nie był najlepszy pomysł. Dobra, rozejrzyjmy się. Skoro już jesteśmy martwi, to już przekręcałem. Chyba wszystko zrobiłem, co miałem zrobić, tak naprawdę, więc wróćmy tutaj. I zobaczmy, czy mogę... Gearbox. What the fuck? Taki gearbox. Zobaczmy, gdzie ta droga prowadzi w takim razie. Na sam dół, co? Cudownie. Nie zwracaj na mnie uwagi, dziękuję bardzo. Otwórz drzwi. Okej. Ewidentnie mamy tu iść, bo się gra zapisała. Weźmy jakąś broń sensowniejszą. O! Dobrze, że to zrobiłem, co? Gin. Martwy Barney. Amunicja, której nie potrzebujemy. Cudownie. A tam jest martwy żołnierz. Dawno nie mieliśmy do czynienia z żołnierzami. Ale my nie jesteśmy najlepszym dowódcą, więc tak by zginęli. Chryste, ile ich tu jest. Nie lubię tych gości. Strasznie ich nie lubię. Aha, to jest ta scena jak z Gwiezdnych Wojen bliska. Właśnie sobie przypomniałem. Chyba ta. Zobaczmy. A może i nie. Co czas będę o tym mówił i nigdy na nią nie trafię, co? Czy ja tutaj byłem? Trochę to znajomo wygląda. Chyba nie. Dobra. Ale będziemy musieli skakać. Cudownie. No tego nie było. Ała, trochę to nie wyszło. Ups. Ale kontynuujemy. Nie poddajemy się bliska. Mam 13 życia, ale... wiecie. Damy radę. Jasne cholery. Jezus Maria. Prawda, nie mili z nich. Ludzie. Właściwie ciężko ich ludźmi nazwać. Co tu się dzieje teraz?
Okej, jaki to ma cel? To jest dopiero zagadka. Wszystko jest tam miażdżone. Była tam na dole apteczka, której nie podniosłem. Bungo fail znowu jakiś nastąpił. Dobra, poobserwujmy to, jakże ciekawe zdarzenia. A jest się najpierw herbatkę. Herbatki właściwie i... która jest przepyszna, trzeba dodać, bo cieplutka. I niesie ukojenie. Ha, nie mogę tam skoczyć, niesie ukojenie z tłumą głosową. Niestety smutna wiadomość jest taka, że... muszę zabić panów języków. Znaczy, nie będę mógł przeskoczyć na drugą stronę, nie robiąc sobie krzywdy żadnej. To nie działa. O, apteczka została na dole, cudownie. Me gusta. Nie wiem, jaki był cel tego wszystkiego, co zrobiłem przed chwilą. Ale pozwoli mi się nieść prądowi gry, która jest liniowa. I mam nadzieję, że w końcu coś się nam uda zrobić sensownego. Z góry przepraszam za ten odcinek, który na pewno będzie się składał tylko i wyłącznie sukcesów. Okej. Okay. Nic mi nie zrobił na szczęście. Tego dalej nie włączyłem. Ten dalej mi chce tym spojrzeniem swoim zabić. Ale ja mu na to nie pozwolę. Weźmy tutaj. O, już tu byłem, cholera jasna. Dobra, co ja mam zrobić bliska? Macie jakiś pomysł? Jakikolwiek... jakikolwiek naprawdę przydałoby mi się coś, jakaś podpowiedź. Otwórz te drzwi. Otwórz te drzwi. Tu już byliśmy. Waste Station też byliśmy chyba, co nie? Czy nie? Ach, ta moja krótka pamięć. Przynajmniej jesteśmy na wyższym piętrze, ale ewidentnie przeoczyłem coś. Być może tamten przycisk przeoczyłem. To już chyba... tym się już obławiłem i powinno to być włączone ewidentnie. Dobra, chyba wiem, co musimy zrobić. Musimy się przedostać na... do tamtego miejsca, czyli musimy zejść na dół. Wejść na tę drabinę. O nie! Okej, okay, nie zrobiłem sobie krzywdy żadnej. Myślałem, że spadłem na ziemię i się rozplaskam na dole. Wow, to niewiele brakowało, co? Otwórz te drzwi. Dziękuję ci bardzo. Jak się na tą drabinę dostać? Na pewno nie tędy. Musimy wyjść chyba wyżej. Przeciągniemy sobie tą skrzynię. I użyjemy jej. Wyjście na górę, być może? Moja inteligencja mnie czasami powala. Jestem tak zachwycony nią. Nawet nie wiecie, ludziska. Jak jestem dumny. Dobra, hopsasa. Hopsasa i jesteśmy na górze. Dobra, teraz... po tej drabinie, co? Na górę, tak? Okej. Ojej! Ale się drzesz. O, to nie działa. Fail. To co ja mam do jasnej, ciasnej zrobić? Co przeoczyłem? Jakiś toolbox. Jaki toolbox? No. Ups. Ała. O, siema. Dobra, ludzka, wrócę do was, jak się zorientuję, co mam robić, bo nie chcę tracić waszego czasu i moich strun głosowych na gadanie o pierdołach. Okej, okay, wydaje mi się, że mogłem znaleźć coś, co wcześniej przeoczyłem. Tutaj jest coś takiego. Mam nadzieję, że tu na dole to nie jest kwas, tylko woda, więc skoczę tutaj i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Oczywiście znalazłem to od razu po skończeniu nagrywać, bo taka jest zasada, dlatego... O, to był głupi pomysł z mojej strony. Dlatego rzadko przerywam nagrywanie. Ty szmaciarze! Jeszcze czają na mnie, więc... Ach, nie lubię go. Nie lubię. I to jest ta skrzynia bugów, okej. Jej, gearbox działa, mam 8 HP. O Boże, nie. Tylko nie to. Nie! Woda! Chryste, gdzie jest drabina? Widziałem drabinę. Aha, nie mam czym się przejmować właściwie. Jestem w wodzie tylko. A do szczęścia mi potrzebne tylko powietrze, którego jest tutaj całkiem dużo, więc czemu panika nastąpiła? Nie mam pojęcia. Będziemy znowu obserwować te fascynujące wydarzenie, popijając herbatkę, więc wasze zdrowie jak zwykle. No i tak, czekamy aż nas woda wyniesie na górę. Wow.
Nie wiem, o czym mam opowiedzieć, nawet mam. Może o tym, że gadając do tego mikrofonu czuję się, jakbym był w radiu, albo coś w tym stylu. Nie wiem. Nie wiem, w którą stronę też mam iść. Co może być trochę bardziej problematyczne. Jest cholery, chyba nie w tą. Chodźmy w tą w takim razie. Tak czy nie? Okej, to i tak woda się przestała podnosić, na szczęście. Problem jest taki, że mam 8 HP tylko. To co może być naprawdę... może stanowić problem za niedługo, więc napiszmy grę. Nie wiem, czemu zawsze ląduję w tej sytuacji, że mimo, że mam tak mało życia, i tak zapisuję dalej grę. O nie. Znowu ten cyklop śmieszny. Siema. Ignoruj mnie. Dziękuję. Zaraz ci zrobię krzywdę w jakiś sposób dziwny. Nie wiem jaki, ale zaufaj mi, to nie będzie przyjemne dla ciebie. I co teraz? Co teraz? Chyba go boli. O nie. Umiera. Zamienił się w mózg pływający w kwasie. Cudownie. Dobra, ludziska, pokonaliśmy gościa. Nie wiem jak. Nie rozumiem tego, co robiłem przez ostatnie... Nie wiem, pewnie z pół godziny, no ale nie będę narzekał. Wracamy się na górę. Nie wiem też do końca po co. Ale pamiętam, że tam coś było chyba. Czego wcześniej też nie mogłem uruchomić. I zakładam po prostu, że teraz to będę mógł uruchomić, więc... Tak. Okej, mi się uda wskoczyć na tą, bo oczywiście w tej grze... Muszą być te elementy zręcznościowe i skakane, które po prostu są cudowne. No ale cóż, po tych na górę, tak? Tu i nie. Nic tu nie ma. To! Aha! Wysunęły się nam most. Wysunął się nam. Wspaniale! Cieszę się z tego niezmiernie, więc skorzystam z niego od razu i przejdziemy tutaj. Otwierając te drzwi. Zachowując dosyć dużą ostrożność, bo... Tak, miałbym mało życia. O, znowu foczka tam siedzi. Czym by ją zabić? Tym, bo tym, z tym się dawno nie bawiliśmy. Ta broń jest... Wow, nie taka zła. Chciałem powiedzieć tragiczna. Ale ma nieskończoną ilość amunicji, więc dlaczego by nie? Pozabijać coś bezkarnie. Ciekawe, czy coś jest w wodzie. Skoczmy do niej w takim razie. I się przekonajmy o tym sami. Mam nadzieję, że nic tutaj nie pływa, co by chciałoby mi zjeść głowę. Ale chyba nic tam nie ma, więc idziemy dalej. I myślę nawet, skoro zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Nazywam się Bungo i... Do usłyszenia następnym razem w Opposing Force. Tu jest foka, którą zabijemy w następnym odcinku. Więc na razie.